Kochani, mam temat, który mnie męczy od dłuższego czasu. Od bardzo długiego czasu. Od czasu, kiedy czytałem Chłopów Raymonta. Tam nasz cudowny, wspaniały zdobywca Nobla opisuje sytuację, gdzie dwóch chłopów rozmawia ze sobą i jeden drugiemu radzi, żeby ten się ożenił, bo wtedy będzie miał tyle seksu, ile tylko będzie chciał, we własnej chałupie, z własną babą i na dodatek za darmo. I wydawało mi się, jak czytałem Noblistę, że jakaś cząstka, jakieś ziarenko prawdy w tym istnieje. I pragnę wyjaśnić, że to nie ma nic wspólnego z realem. Jeżeli drogi kandydacie na męża, wydaje ci się, że jak się ożenisz, to będziesz miał coraz więcej cudownego seksu, bo ta twoja wspaniała narzeczona już w tej chwili stara się ci dogodzić, to w przyszłości, jak będziecie małżeństwem, już dla niej to będzie chleb powszedni, to będzie coś tak naturalnego jak mycie zębów, jak modlitwa poranna, jak śniadanie, obiad, kolacja. Jeżeli ci się wydaje, że tego seksu będzie coraz więcej, że będzie taki, jaki będziesz chciał i będzie i na dodatek będzie jeszcze coraz piękniejszy, to chcę ci powiedzieć, wybij sobie to z głowy. To nie jest nawet najmniejszy powód, żebyś brał kiedykolwiek ślub z kobietą po to, żeby mieć seks. Odwrotnie, jeżeli będziesz miał cudowną, wspaniałą żonę, to w miarę upływu czasu będziesz miał coraz mniej seksu. Tej miłości duchowej będzie coraz więcej, ale seksu będzie coraz mniej, aż do takiej sytuacji, gdzie ten seks będzie równie powszechny jak Matka Boska pieniężna. Raz w miesiącu i to też nie zawsze. No, chyba że jakaś trzynastka i czternastka w roku też się trafi. I dlatego informuję cię, jeżeli chcesz wpaść na kretyński pomysł, żeby wziąć ślub, żeby mieć dostęp do seksu, to informuję cię, że będzie zupełnie inaczej, zupełnie. W każdym razie zupełnie inaczej z żoną. Jak coś na boku sobie zorganizujesz, to już zupełnie, to jest zupełnie inny temat, ale to nie na ten filmik. Dlatego z żoną nie!